skarbie, dzwonię, żeby coś raz na zawsze ustalić. Proszę na Tatrzańską, na Podgórze, niech pan jedzie, dobrze? Ja lubię jasne i klarowne sytuacje. Otóż wiedz, że żadna z moich głupich poprzednich czterech żon nie wysyłała mi tak idiotycznych SMS-ów. Musisz to zrozumieć, my dopiero zaczynamy. Pan, bo dopiero żeśmy się pobrali, kobiecie trzeba pokazać miejsce w szyku. Więc skarbie, kochanie, musisz zrozumieć pewne rzeczy. Co ci wolno, a czego ci nie wolno. Nie może być tak, że w trakcie spotkania dostaję jakieś idiotyczne SMS-y od ciebie. Ani Hania, ani Jadwiga, ani ta głupia Halszka takich rzeczy nie robiła. No. Co tam będzie na obiad? Pan wybaczy, ale musiałem załatwić parę spraw. Wie pan, telefon to największy wynalazek ludzkości, a siłą rzeczy był pan świadkiem dosyć nieprzyjemnej rozmowy. Wie pan, ale musiałem zareagować. No musiałem. Bo dopiero co się ożeniłem, no piąty raz, mam doświadczenie. No i kobiecie trzeba pokazać miejsce w szyku. Bo wie pan, za uzdę, za pysk i do przodu. Pierwszą żonę kochałem jak szalony. Zresztą wszystkie kochałem. Na wszystko jej pozwalałem. Kwiaty do nóg. I wie pan co zrobiła? Zdradziła mnie, ohydnie i pospolicie. I to wie pan z kim? Z listonoszem. Ja wchodzę kiedyś do domu, patrzę i co widzę? Gołą dupę listonosza, nawet spodni nie zdjął, zsunięte miał na buty, czapka na głowie, no i koniec. Druga pani to tylko po sklepach latała. Ciuszki, fatałaszki, majtki, biustonosze. 2 miesiące wytrzymałem. Może jakbym jej zabronił od razu, no to może byśmy dalej byli, ale tak. No i pan, no ile można ganiać po sklepach, no i dźwigać te paczki. No i co? No i rozwój. Trzecie panie to była poetka. Co ja się tej poezji nasłuchałem? Jak tylko coś spodziła, od razu telefon i musiałem tego słuchać. Wszędzie. Na zebraniach, na spotkaniach, w delegacji, przy kolegach, przy kochankach. Ja to panie humanista jestem. No ale... No ile można słuchać o baziach, o wiośni, o jesieni? No i rozwód. Czwartą w karby wziąłem. Poezji zabroniłem, po sklepach ganiać zabroniłem. Od listonoszy z daleka. No i prawie dobrze było. No ale co się okazało? Jaki to brudas był? Panie, koszule niewyprasowane, spodnie bez kantów, brudne buty. Jak mi ptak nasrał na aktówkę, to przez tydzień nie starła. A ja to pani pedancik jestem, lubię mieć wszystko poukładane. Się męczyłem, no i rozumiem. Teraz skarb, ideał, tak by się zdawało. W domu czyściutko, gotuję. Jak Gesslerowa, no. Tylko moja jest 2 razy szuplejsza. Majtki mi prasuje, skarpetki mi prasuje, o chusteczkach nie wspomnę. Tylko wie pan, boję się. Boję się, że wymyśli coś innego niż tamte. No i działam tak aplikacyjnie. Ustalamy, co wolno, co nie wolno. Może zadziała, mam taką nadzieję. Chociaż pyskata jest i może się uda ją tego odbyć. Skarbie, przecież ci mówiłem, że jadę. Mówiłem ci, nie dzwoń do mnie bez powodu. Przecież tłumaczyłem, że żadna z moich byłych czterech żon... A, taksówkarza? Proszę. Panek chce rozmawiać. Halo? Jan Kowalski, słucham. Tak. Dobrze. Mówi, że nie dzwoniła. Że tylko słuchała rozmowy. Mówi, że ma pan wypieprzać. Że rzeczy ma pan spakowane, na klatce czekają i ma pan to zabrać i wy... Skarbie, kochanie, skarbeńku! No rozłączyła się, no. Jakieś głupoty gada, ja nie wiem co się stało, niech pan jedzie szybko do domu.
dokąd teraz szepię? Do najbliższego hotelu. Panie Gabriel.